Hej, hej, dzień dobry, dzielni bohaterowie. Witam w kolejnym odcinku z Heroes 3 Horn of the Abyss, czyli Róg Otchłani. Scenariusz łączony z Bidleyem, Jeremym i Tarkiem. Tark tutaj gdzieś łazi mi właśnie na południu, więc jak już tutaj jesteśmy, to sprawdźmy sobie, co tutaj znajdziemy jeszcze. Jasno-niebieski kolor. Przejdzie tędy tylko ktoś, kto ma jasno-niebieski kolor. Wydaje mi się, że może na razie nie przechodzimy, z tego względu, że i tak musielibyśmy zagrać z 22 upiornymi smokami, to nam jest raczej nie w smak aktualnie, zwłaszcza, że Tark no, nie ma swojej armii, ani nie ma czarów. Bidley z kolei spróbuje przejąć zaklinaczki. Przewaga miażdżąca i mielibyśmy uciec, ale do... Proszę was. Proszę was, proszę was. Jak to jest? Wszystkie jednostki we wrogim oddziale strzelniczym tracą możliwość ataku na odległość. No i cyk. No i zapraszam do mnie. Dojdziesz? Nie dojdziesz. I teraz... Terrira teratonga. Walimy ci, koleżanko, na pyrkę. Ile ty masz w ogóle odporności? No powiedzmy, że 350. Mocnego. No i pięknie. Danke! Danke! I bierzemy je oczywiście, bo się przydadzą. Przydadzą się, przydadzą. Tylko, że teraz tak, tutaj sobie ustawmy. Możemy w zasadzie je rozdzielić nawet. Na dwie. Jakbyśmy mieli coś tutaj obijać. Dobra, tylko że Bidley się nie wpakował na kogoś. Tak przez przypadek. 57 many mi zostało na Jeremim. Pytanie, czy idziemy gdzieś dalej, czy się wracamy. Jaki ostatni ruch miał przeciwnik? Z lewej strony gdzieś. No dobra. Weźmy sobie tą siarkę. Brama miasta. O proszę, nigdy nie widziałem czegoś takiego. Ciekawe. Tak, doganiamy go, bo potrzebujemy expa. Nigdy nie widziałem jakiejś takiej budowli, słuchajcie. No i możemy coś wybudować. Tutaj kapitol potrzebny jest zamek, czyli fort. Tutaj to samo. A tutaj, no w zasadzie możemy zrobić zamek. I możemy zrobić wieżę mórz. Zróbmy wieżę mórz. Z racji tego, że mamy przejęte siedlisko, więc z siedliska jeszcze będzie dodatkowo jedna zaklinaczka. No a my nie będziemy mogli dzięki temu stworzyć zamku. 7 dnia. Trochę przypał, ale to nic. Tutaj z kolei możemy zrobić ratusz. Mamy fregatę? Mamy fregatę. Fort Nix możemy zrobić jeszcze ewentualnie. 5. Jest. Powinniśmy się wyrobić. Zróbmy ratusz, a później zrobimy Fort Nix i będziemy mieli całkiem przyjemną armię. Nereidy mogą dołączyć. A, no i tutaj już nigdzie nie przejdziemy, tak? Strasznie głupi jest ten... Znaczy, ten teren cały jest strasznie taki... inwazyjny, można powiedzieć. O, złoty łuk, artefakt, bardzo fajna sprawa. Bardzo chętnie bym je... go wziął. Tylko, że tam jest co? Tam są anioły czy archanioły? Archanioły wręcz. Trochę lipa. No dobra, let's go tutaj. Ty. Ja się boję trochę, że Bidley wreszcie wejdzie na jakiegoś przeciwnika tutaj. A tych nie rekrutujemy, ale ich sobie po prostu tylko weźmiemy. Co to jest? Kara za morale zamieszanie oddziału jest zniesiona. Tutaj nie. Ale tutaj możemy zrobić. Fort Nix, słuchajcie, 7 dnia. Świetnie. A tutaj? No to róbmy tutaj gniazdo, no. Nie pozostaje nam nic innego, jak robić gniazdo. Tutaj te dwa pierwsze zamki bez fortu na razie nic nie zrobią. Okej, okay. No to w takim razie lecimy do ostatniego przejętego miasteczka. 46. Czy mamy po drodze jakąś studnię, żeby zaczerpnąć? Studnie, studnie, studnie. Kurde, nie ma tu żadnej studni. Szkoda. Szkoda. To bardzo chętnie bym w ogóle się... Bardzo chętnie bym został tutaj. Tych możemy zostawić oczywiście. Tak, na 12. Chociaż z tego już dowiedzieliśmy, że nic z tego nie będzie. Okej, okay, cyk, 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 cyk. A, jeszcze jedna rzecz, słuchajcie. O kurde.
kurde. Jeszcze jedna rzecz, mianowicie, wczytując grę, zauważyłem, że, zobaczcie, ja sobie zapiszę, mamy... Cyk. Czytaj. I zobaczcie, przekroczenie limitu czasowego. O tym nie było mowy, i tak samo tutaj jest ta klepsydra. O tym nie było mowy w momencie, gdy zaczynaliśmy scenariusz. Także no to trzeba uważać. A więc nie będziemy mogli tak swobodnie sobie do końca łazić i próbować ulepszyć nasze wszystkie jednostki. Bo nie wiem w zasadzie, jaki jest ten okres, którego nie możemy przekroczyć. Okej. Punkty ruchu 2000. Aha. Aha, okej. No dobra, wziąłem całą armię. No to jedziemy tego. Jak najbardziej. Pierwszy dzień. Szkoda, bo wykupi armię. Manfred. Manfred. Rzesz ty, wujku. Tędy nie przejdziemy. Dobra, idziemy tamtędy. Targ. Sprawdź to. Tu jest jakiś, kurde, ten. Gaugan. Okej, wracamy na statek. No i tutaj fortów nadal nie możemy wybudować, ale tutaj możemy zrobić za to Fort Nix. Największy problem mamy z tym drewnem. Ale nie powinno być takim większym problemem. Zaraz przejmiemy może... O, może byśmy, kurde, przejęli to. Hordę centaurów przegonimy i weźmiemy sobie trochę drewna i tartak. Byłby okej, nie? Okej, let's go. Cyk. Brak strat, ale jeszcze potrzebujemy zaatakować zamek. Przewaga miażdżąca, czy chce uciec? No jasne, że nie. Kim ty jesteś i czemu jesteś taki silny? Mam 11 czarodziejek, dużo. Cassiopeia, okej. Cassiopeia. Ja bym bardzo chętnie dał ci... Tak. Zróbmy tak, zróbmy tak. Do tego wy nie dojdziecie, więc bijcie tutaj. Ciebie i ciebie. Pamiętając, że mamy... O kurde. Czy możemy powskrzeszać oczywiście, nie ma żadnego problemu. O ty, Mendo. A tu jeszcze mamy tego Gaugana. Aha. What? Dobra, tutaj. Obijmy tego. Ała. O ty, Franco. Dobra, i wal w to. Oślepienie by się przydało, co? W takim razie. Okej. No i możemy sobie teraz swobodnie wskrzeszać jednostki. Wskrzeszenie tu. Wskrzeszenie tu. Gdzie jeszcze wskrzeszenie? O, miałem w zasadzie... Kurde, zawsze zapominam, że mam ten łańcuch piorunów. No tak. A, my tam mamy fort na wzgórzu w ogóle! Czyli my możemy, słuchajcie, ulepszyć sobie do archaniołów moje aniołki. Bailando. Na nikogo już nie działa, więc tego można potraktować zaraz. Ile ty tam masz? Wytrzymałość 15. 150 powinieneś mieć, więc... No, takie... A, zaklęcie nie działa na nikogo, a to ciekawe. No, ale to powinno. Dziękuję. Amulet żywotności. I to mi się podoba. Jęknie. Co tutaj masz do wybudowania? Też jesteś jakimś chłystkiem, jeśli chodzi o ten zamek. Strasznym. Ale z drugiej strony, jeśli tutaj mamy karczmę, to ja bardzo chętnie bym sobie wziął kogoś, kto będzie mi odsłaniał tereny. Weź was wywalić. O, ale czekajcie, bo tu jest w ogóle czwarty poziom gildii magów. Wow, wow, wow. Nieźle.
Chłopi... A, i stąd sobie wziąłeś, dobra. No i w zasadzie można wyciągnąć jeszcze jednego. Potrzebujemy jak najszybciej odkryć mapę, z tego względu, że... byśmy wiedzieli, gdzie można spodziewać się jakichś boostów do statystyk, nie? Okej, a w zasadzie to możemy się cofnąć stąd. Jeśli tutaj nie ma żadnego wroga, tak mi się przynajmniej wydaje, do tego środkowego zamku, bo jeszcze coś tam majaczył na zachodzie. Tutaj. Jeszcze tam coś majaczył na zachodzie. Tutaj też powinienem sobie pozbierać to oczywiście. To też tego nie zrobiłem wcześniej. A jednak coś jest na północy. Niedobrze. Dobra, pan rybiaszczy. No dobra, to tutaj musimy się chyba ewakuować. Bo zaraz nas dojedzie. Przyjemne czek. Tędy nigdzie nie dojdziemy. Też spadaj. Ty oczywiście brakuje ci dwóch kratek do tego, żeby wejść na statek. Standard. I tutaj już nie możemy nic więcej zrobić. No, oprócz tego, że weźmiemy sobie jednostki i pójdziemy na zachód. Tylko musimy się przebić przez tych. Jeśli mi się uda. A powinno. Okej, tylko że to jest jakieś straty duże. Maksymalne spowolnienie. Tutaj. No i ci niestety, ale nie będą tak bardzo osłabieni. Tego walimy na pyrkę. No ci już dojdą. Okej. Dobra. I teraz tak. Ty i ty. Kurde, wy dojdziecie. Jakby wam to zrobić, żeby was zabolało. Ale tu możemy zejść z drogi, więc zrobimy tak. Taktyczna cofka. Tutaj Elko. Ty jesteś tylko chyba nieosłabiony, nie? Dobra, to osłabmy ciebie. Ja musiał obejść konara. Cyk. No, come on. Dobra, i ciebie tutaj walimy na pyrkę. Dziękuję. No i jakie straty, ja się pytam. Jakie straty? Let's go. Przydałaby się wizja, zdecydowanie. Aha, to weźmy sobie. Ty, kumplu, czy ty możesz coś tutaj jeszcze odsłonić? Tu są ważki, tu jest drewno. Tutaj nie przejdziesz, bo są strzelcy. Strzelcy. Na pewno targ wchodzi na statek, to jest for sure. Ty z kolei, kumplu, a możesz w zasadzie mi odsłonić ten fragment mapy? A Bidley... Niech no mi, kurde, zaatakuje tutaj. Pyk. Ten nie przejdziemy? A nie, przejdziemy. Garnizon. Okej, przejęte. To nie można przejść. Dobra. No a my lecimy dalej na zachód. Pytanie, czy na zachodzie będzie coś... wartościowego. Cyk, cyk, cyk. Na pewno gdzieś tu musi być zamek. Już widzę, kurde, tartak, który nam się przyda, swoją drogą. I pewnie do zamku prowadzi ścieżka. Oho, od północy mi złażą. Jest. Lewindale. Lewindale, czyli... Jak zwał, tak zwał. Obserwatorzy, dobra. Weź sobie to. Tędy nie weźmiesz nic. I tutaj. Kurde. Musielibyśmy trochę... Aha!
Widząc zbliżające się wojska Tarka, wroga Nixa syknęła i krzyknęła, bez litości. Wszyscy garnizonowi strażnicy byli przygotowani do ataku. Przepraszam. Musiałem się znowu kichnąć. No to tutaj nic nie zrobimy niestety. Możemy te centaury zaatakować, oczywiście. Wziąć to 1000 z młyna. Czy chcę uciec? No jasne, że nie. Czy my tutaj mamy łańcuch piorunów? Nie mamy. Moglibyśmy zrobić... Szkoda. Szkoda, że tego łańcucha piorunów nie mamy, ale możemy zrobić żywiołaka wody. I spróbować coś tutaj pomieszać. Zróbmy tak. No i teraz pięknie mi się tutaj ustawili. No nie, no to nie był dobry pomysł. Ale okej. Jakby was tu porobić? Jakąś obszarówką musiałbym. Tych obszarówek mam, kurde, strasznie mało. Dwa do trzy, let's go. Tą dwunastkę snapniemy. Dobra. No to tutaj mamy w takim razie sytuację prostą. No i pięknie. Dobra, 17 za drewno, którego potrzebujemy. Całkiem nieźle. Dobra, ty tutaj czekasz. Czy my mamy wreszcie na fort? Oczywiście, że nie. No i zwycięstwo. Ilor, który też miał całkiem fajną armię. Gdzieś tam mi mignął wcześniej. Pięknie. Żeście mi się ustawili. Oj. Nieładnie. Nie, ten jest osłabiony. Tutaj dobijamy. O ty kurde gnolu. Myk. Myk. No i w zasadzie jednego można oślepić, a drugiego można dojechać. Świetnie. No weź to zabij. No nie wierzę, naprawdę. Naprawdę nie udało wam się. O, come on. Dobra, tego wskrzeszamy. Tego wskrzeszamy. No i chyba tyle. Dziękuję. Buty przyspieszenia właśnie, które mi ukradłeś, złodzieju. Wbijamy do środka i kupujemy tak zwane płotki. Kupujemy bazę Astrala. I oczywiście wywalamy mu tych gałganów, którzy go będą spowalniać. Fest. A możemy wziąć nawet te skrzydełka, bo one też są szybsze. Ja? Nie, no tylko nie zasadzka! Najgorzej! Ja tutaj skautuję teren! Shit! Ach, come on. Mam dziwne wrażenie, że to będzie bliźniacze do góry. Taki portal. Dobra, troglodyta czy ten. Nie ma większej różnicy. Okej, trochę tutaj statystyk jest do wzięcia.
Spoko. A my tutaj zostaniemy w środku i zregenerujemy sobie manę. Zawsze to wskrzeszanie nam trochę miesza w szykach. Kapitol zamek. Tutaj nawet fortu nie ma. Ja pinkole, ale jest co mnie... To nieulepszone totalnie zamki, nie? O kurde, ty, jaki, co tu się dzieje? A tu jeszcze jest przejście takie... A widzicie, czyli tutaj mamy taki przesmyk, tu mamy przesmyk i bardzo możliwe, że również będzie przesmyk po lewej. Rylan. Będzie trzeba ich po prostu ścigać, no. Płonący pierścień siarki. Okej, i tyle. Jasno-niebieski kolor. Dobra, to na razie może nie przechodźmy tędy. Ulala, jakie fajne rzeczy tutaj są. To bierzemy. To przejmujemy jak najbardziej. No i poprzejmujmy to. A ty? Odsuń nam tutaj co nieco. Jest woreczek. Musimy się z nim pobić. O! Super. Będzie sobie dalej chodził. To się nie przebijemy niestety. A ty, kumplu... No właśnie, sprawdźmy to jeszcze raz. 2800 punktów ruchu. Dorzucam mu jednostki, które są wolniejsze. No i niby ma naładowane. No dobra. Tutaj jakiś przyjemniaczek chciałby pogadać. Regatta Fort. Dzielę z tym drewnem. To jest jakaś masakra. Z drewnem i rudą w zasadzie. Ile mamy rudy? 2 rudy, 3 tartaki. Okej. Okay. Wróg uciekł. A można zrobić tak, żeby nie uciekł? Łańcuch piorunów. Proszę bardzo. Dziękuję. Au. Nie? Dobra, tego dobijmy. No i potrzebowalibyśmy tutaj, słuchajcie, kogoś oślepić zdecydowanie. Żeby on, kurde, nie uciekł. Kto ma mniej wytrzymałości? O. Wy, drogie panie. Cyk, i nie uciekł. A, zapomniałem skreślić moich tych. Fuck. Wasted. Wasted. I tutaj musielibyśmy się przebić, kurczę. Nie wiem, ile wróg ma jeszcze zamków. Podejrzewam, że ja mam więcej. Właśnie. What the fuck, Kasmetra, jakie ty masz... Oh, fuck. Dobra, siła armii zdecydowanie jest jej większa. Liczbę miast mam więcej. Nie wiem, ile ona posiada tych miast. Bo teraz, bo... Kurde, trochę nie patrzyłem na bieżąco. No ale zdecydowanie warto by było jeszcze tego ciemno-niebieskiego, nie? Wyciągnąć. Zastanawiam się, czy jest coś tutaj w pobliżu, co bym mógł sobie wciągnąć, jeśli chodzi o... Czekajcie, chyba tutaj na środku było na pewno jeden do wiedzy, jeden do mocy, a przy okazji był jakiś typo. Jeden do siły, przy okazji. A, wszedł do sanktuarium. Skubaniec. Boję się trochę, że mi wejdzie do zamku. Dobra, sprawdź tutaj. Taktyka, okej. Okay. Mhm. I znowu przejście. Dobra, czyli nic z tego. Nic z tego. A tutaj w pobliżu mamy ewentualnie moc. Tutaj mamy jeszcze siłę. Moglibyśmy do tej siły spróbować się przekraść. Okej. Dobra, mamy złotko. Nie jest źle. Nie jest źle, jest okej. Ty, daj mi tak. Nie, te nareidy możesz sobie odebrać. Tutaj też przy okazji były jakieś dodatkowe boosty do statystyk.
No i Targ, który powinien trochę teraz dalej żeglować. Okej. No i tutaj w zasadzie nie wiem, co zrobić z Jeremym. Czy on nie dojedzie czasem do miasta? Bo jak mi dojedzie do miasta, to trochę lipa. 16 tałku. A weźmy. Na wszelki wypadek, jakby miało coś tutaj się wydarzyć. A my spróbujmy w stronę siły. On raczej nie odejdzie od tego, jeśli ja jestem blisko. Dobra, mamy fort. Mamy fort. Więc zróbmy fort. Wreszcie. Okej, okay, gość z Pinkala. Pewnie przejdzie za... Ajajaj, przeszedł, no. Nieodwiedzony jeden do ataku. Shit. Jakby go tam dojechać? Jeszcze to mi odbierz, bo to jeszcze posiadają. Dobra, Lorei, weź sobie to. A nas na kolejny fort chyba nie stać, nie? No nie, 20-20. Musiałbym skądś wykombinować te. A zróbmy sobie magazyny zasobów. Podospad. Dobra. Yamagu poziom drugi, wir wody. Rudy mi brakuje, dobra, żerowisko. Tutaj coś? Nie. I tutaj też nic. Dupcia. No to let's go. Dojeżdżamy typa, czy idziemy po jeden do siły? Dojeżdżamy typa, nie? Tak mi się wydaje, że to będzie worth it. Pośród innych żołnierzy grupa Nix obsadziła mury garnizonu. Wszyscy już wiedzieli, że po wyzwoleniu z rąk Nigonu skończyły jako najemnicy służbie u różnych kapitanów Regny. A teraz miałem prowadzić bratobójczą walkę. Targ, wyzwolicie i władca Nix. Chciał przemówić wszystkim do rozsądku i wezwał swoich pobratymców do ponownego zjednoczenia przeciwko wspólnemu zagrożeniu. Bracia, dołączcie do mnie, jak za dawnych czasów. Biada temu, kto wystąpi przeciwko swemu bratu. Nie chcę tego. Jedna z Nix z garnizonu, najwyraźniej ich przywódca, odpowiedziała: w jaki sposób kapitan, którego but dzisiaj liżesz, jest lepszy od innych? Zdradziłeś swój lud, Targ. Pozbawiłeś nas jedności, zmuszając do przyłączenia się do piratów. Nie zamierzam zabić cię za obiecane złoto. Zrobię to, ponieważ jesteś wrogiem. To były ostatnie słowa Nixy, ponieważ kula armatnia zmiotła ją z murów. Okej. Okay. Trochę strat. But it's fine. Tak już myślałem, pewnie druga no właśnie, druga uderzy w drugiego. Just what I expected. Dobra. Czekaj, bo mam plan. To był właśnie ten plan. Czekaj. O ty, Franco. Tego. I teraz zróbmy tak. Implosion, tyry, 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 tyry. Implosion. Dobra. I teraz tak. Może dajmy mu to
jakoś lepiej. Chciałem zaoszczędzić many, ale nie ma chyba sensu, tak to będziemy się koniec końców cały czas jakoś gdzieś tam wskrzeszać. A nie mogę tego robić, bo przed nami są wrogowie, których też trzeba trochę obić po jajkach. Okej. Dziękuję. No i zobaczcie, mi zostało 37 many. O tym właśnie mówiłem. Zawsze możemy się cofnąć i uzupełnić manę. To nie jest głupi pomysł. To jest nawet, bym powiedział, całkiem niezły pomysł. Tylko, że mi ten jeden ucieknie, no. Co prawda mi pokażą ścieżkę do domu, bo on pewnie ucieknie do zamku. Znając życie. Po bitwie armia piratów złapała chwilę wytchnienia. Jeremy chwycił małą torbę na wypadek, gdyby miał znaleźć coś wartościowego przy poległych. Nie omieszkał również zabrać ze sobą butelki brandy z owoców Toberska z wysp Krwawego Sztyletu, co umiliłoby mu targanie tych wszystkich rupieci. Wędrując od ciała do ciała, zauważył w pobliżu Tarka. Bojownik pochylał się nad każdą poległą Nixą, kładąc dłoń na ich klatce piersiowej i szepcąc coś ledwo słyszalnego. Co robisz, Tark? Jeremy zachichotał, podchodząc bliżej. Wysyłam ich na ostatnią podróż. Według starego zwyczaju naszego ludu, podobnie robili nasi przodkowie w czasach, gdy jeszcze istniało Imperium Nixar. Nixar? Nigdy o tym nie słyszałem. Kiedy świat okrył się chaosem ciszy, zanurkowaliśmy do bezkresnego oceanu i tam zbudowaliśmy nasze imperium. Nasze społeczeństwo rozkwitało od czasu ataku Trytonów przybyłych z wymiaru wody. Naród został podzielony. Wielu zginęło mimo męstwa w walce. Ci, którzy przeżyli, trafili do niewoli u suwerenów z Nigonu. Kto był kiedyś niewolnikiem, nigdy już nie zapomni, jak to jest. Walczyłem o wolność moich braci i sióstr, aby mogli powrócić do normalnego życia i dobrobytu. Teraz grzebię ich zabitych w nowej wojnie. Pewnego dnia wszyscy umrzemy, ale wierzę, że nic nie pozostaje bez śladu. Nasze czyny będą trwać wiecznie, powiedział z uśmiechem Jeremy. Twój brat Bidley pragnie potęgi ponad wszystko, a czego ty sobie życzysz, Jeremy Albatrosie? Zapytał nagle Tark. Nie dając odpowiedzi, Jeremy pociągnął łyk brandy i poszedł dalej, zostawiając za sobą torbę z łupami. Za to. O! Można zrobić tak, żeby nie uciekł? Oj, chyba można. Dziękuję. I wjeżdżam jak do siebie, kurde. Dziękuję. Jeszcze tego mógłbym dojechać, ale to już w następnym odcinku, słuchajcie. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo, bardzo wdzięczny. A my widzimy się już jutro w następnym. Opanowaliśmy całkiem nieźle tą mapkę. Zobaczymy, gdzie będzie Kasmetra. Trzymajcie się, na razie, pa, pa.